TV poleca najnowszy numer miesięcznika Nieznany Świat. Najnowszy numer już w kioskach. Dobry Państwu, dzisiaj w studio prosimy naszego terapeutę, przyjaciela Krzysztofa, który tak zwykle będzie opowiadał o swoich możliwościach, tak? Ponieważ tą energię, którą dysponuje, jest bardzo duża, działa na odległość. Witaj, Krzysztof. Witam serdecznie Ciebie i witam serdecznie naszych słuchaczy, którzy nas teraz witają w tą piękną pogodę. Dzisiaj chciałbym tutaj, jeśli można, temat, który sobie dzisiaj obrałem, to świadectwo moich uzdrowień. Okay. Chciałbym tutaj, jeśli można, przedstawić Pana, który telefonicznie opowie zaraz, jaka była jego historia, jego choroby i jak mu pomogłem. Panie Edwardzie, czy Pan nas słyszy? Tak, oczywiście. I oddaję Panu głos. Proszę opowiedzieć, zgodnie z prawdą, jak rozpoczęła się nasza znajomość i w czym Panu pomogłem. Dzień dobry Państwu wszystkim. Moja choroba się zaczęła po wypadku. W 2011 roku doznałem poważnego wypadku poza granicami kraju naszego. Wpadłem do studni i bardzo się połamałem. Od tamtego czasu mój przebieg zdrowia bardzo się po prostu podupadł na zdrowie, podupadłem. No i wiele operacji, zabiegów różnych, rehabilitacji. To się ciągło do 2019 roku. To był przełom w moim całym życiu. Znacznie się pogorszyło moje zdrowie. No i szukałem różnych form terapeutów, różnych uzdrowicieli, niejakich. Po prostu zdrowie tak podupadło na zdrowiu, że dostałem takich palpitacji serca różnego rodzaju. Nie wiadomo, co mi było. Żaden z lekarzy nie mógł mi pomóc. Dziesiątki lekarzy, uzdrowicieli, powiem Państwu, że jeździłem po Filipińczykach, po bąkach różnych takich pseudo uzdrowienia, co po prostu robią. Nie dawało to rezultatu. Wreszcie w 2023 roku, we wrześniu, mój stan był tak krytyczny, że myślałem, że umieram. No i skontaktowałem się z Panem Krzysztofem. Od tego czasu Pan Krzysztof zaczął działać energią swoją. Powiem tak, że od tego czasu zacząłem spać, dolegliwości, które miałem z kręgosłupem różnego rodzaju, drżenia. Ja nie mogłem zasnąć, przez tygodniami nie spałem. Drżenia, prądy przechodziły przez moje ciało, tak, nie do opisania. Lekarze nie potrafili mi pomóc. Tomografy, rezonansy, nic nie wykazały. No i dzięki Panu Krzysztofowi byłem w stanie za kilka miesięcy spotkać się z nim w domu. Od tamtej pory Pan Krzysztof taką energię, co mi przekazał, że to jest nie do opisania, proszę Państwa. I to jest moje świadectwo, że Pan Krzysztof tak działa na odległość, w każdej chwili jest dostępny i może każdemu pomóc. I powiem tyle, że jego moc to nie jest do opisania, co on potrafi swoją energią zrobić. Nie? I wielu ludzi, co spotkałem, też potwierdza tą właśnie sytuację o zdrowiu, dlatego Pan Krzysztof jest jedyny człowiek w Polsce, który może pomóc człowiekowi drugiemu i za darmo. Także moja wypowiedź jest taka, że pokrótce i nic więcej nie mam do dodania. I dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie za miłą wypowiedź. Dziękuję również. Tak, dziękuję Panie Edwardzie. Tak, dziękuję bardzo serdecznie i dziękuję, że Pan znalazł czas. Jestem denerwowany, bo jeszcze nie występowałem na wizji, ale Państwu mogłem swoje świadectwo, nawet mam dokumentację szpitalną i jestem w stanie okazać to wszystko. Dziękuję za odwagę i dziękuję za poświęcony nam czas. Tak jak Państwo, nasi kochani widzowie słyszeli, jest to potwierdzenie pewnych możliwości energii, która potrafi na odległość pomóc. Nie tylko, i też można pomóc w sposób fizyczny, czyli można przyjść do mnie do domu. Też mogę pomóc, co potwierdzi też pani honorata zaraz. A jeszcze mogę coś dodać? Tak. Jeszcze tylko dodam dwa słowa. Ja byłem w takim stanie, że nie mogłem 5 kilometrów autem przejechać, a pan
Krzysztof, bo byłem u niego w domu, żeby mi pomógł nie na odległość, tylko własnymi dłońmi. Byłem w stanie przejechać 600 kilometrów, co zrobił swoją energią. To potwierdzam w tym momencie. Byłem w stanie jechać do pana Krzysztofa i wrócić do domu. I nie byłem nawet zmęczony. Tylko tyle potwierdzam, że ma bardzo potężną moc w sobie. Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję za wypowiedź. I zaraz państwu też przedstawię też panią Honoratę, która opowie nietypową historię, jak udało mi się pomóc pewnej dziewczynce. I dziękuję. I zapraszam panią Honoratę. Witam serdecznie. Od Krzysia wiemy, że ta relacja ma być bardzo ważna, także czekamy na twoją wypowiedź. Ja chciałam powiedzieć o dziewczynce, która miała 10 lat. Ja jestem asystentem rodziny i zajmuję się różnymi rodzinami. Był przypadek, kiedy dziewczynka wraz z siostrą gorzej się poczuła z uwagi na to, że po prostu mama ich zostawiła. To była taka dosyć trudna historia rodzinna, ale jakby nie wchodzimy w to. Chodzi o to, że dziewczynka po pewnym czasie, kiedy ta mama opuściła je po prostu, zaczęły jej wypadać włosy. I wypadały jej tak włosy, że w zasadzie zostawały takie wielkie placki. I było to bardzo niepokojące. Chodziłam z nią do różnych lekarzy, byłyśmy u dermatologa, pani powiedziała, że to jest tetratylomania, że ona sobie sama wyrywa włosy. Ja mówię, że to jest nieprawdą. Mówię, że to mama odeszła, że myślę, że to może być na podłożu psychicznym, ale nie opierali się na swoim i tak dalej. No i szukałam w różnych miejscach pomocy, niestety za bardzo nie otrzymałam jej. No i pewnego dnia natrafiłam na kontakt do pana Krzysztofa i stwierdziłam, czemu nie, zadzwonię. Zadzwoniłam, pan Krzysztof oczywiście powiedział, że nie ma problemu, możemy przyjechać. I przyjechałam z Agatką, mogę powiedzieć, ma na imię Agatka, i z jej siostrą, tutaj do pana Krzysztofa. No i w zasadzie pan Krzysztof udzielił tej swojej energii, powspierał niesamowicie jedną, jak i drugą dziewczynkę. I mogę powiedzieć, że w przeciągu tak 3 miesięcy w tych miejscach, gdzie były placki, zaczęły wyrastać włosy. I to było niesamowite, bo pani doktor powiedziała, że na to już jakby nie ma rady, że tak już po prostu będzie. Tak samo miała z tyłu za uszami, nie było włosów, przy szyi, tutaj na czubku głowy. Nie wyglądało to ciekawie. I rzeczywiście te włosy zaczęły odrastać i powiem szczerze, że teraz ja mam nadal kontakt jakby z tą dziewczynką i nie ma żadnego problemu, włosy wszystkie jakby odrosły, bo było ich naprawdę było sporo tych placków takich łysych, które były niepokojące. Jednak jak to dziewczynka, wiadomo, jednak lepiej jak te włosy są niż jak ich nie ma. Przede wszystkim, co jest najfajniejsze, to że byłyśmy tutaj raz u pana Krzysztofa, a później pan Krzysztof wspierał dziewczyny na odległość i to też było niesamowite, bo wystarczyło tylko zadzwonić do pana Krzysztofa albo chociażby napisać. I on mówi, dobrze, wspieram, czy tam jestem, tak jestem. I w zasadzie tak to się działo przez dobre kilka miesięcy. I rzeczywiście rezultat był niesamowity. Ja bardzo dziękuję za to, bo pomógł niesamowicie tej dziewczynce. I przynajmniej ma te włosy i nie ma się czego wstydzić. Tak? I uważam, że to jest niesamowite świadectwo. Po pierwsze tego, że działa face to face, a dwa, działa też na odległość. Tak? Więc jeśli ktoś ma jakąś potrzebę, potrzebuje pomocy, to można śmiało się tutaj dzwonić do pana Krzysztofa. Poza tym, co jest najpiękniejsze chyba w tym wszystkim, te dziewczynki jakby nie było je stać na nic więcej, bo ojciec został sam z tymi dziewczynkami, więc też pan Krzysztof nie bierze za to żadnej opłaty, tak? Więc to jest też niesamowite, że są jeszcze tacy ludzie na świecie, którzy chcą pomagać i to jest piękne. Więc przyszliśmy do pana Krzysztofa pomoc, czyli pomoc, czyli pan Krzysztof dał po prostu moc, która uzdrowiła tą dziewczynkę, więc ja bardzo dziękuję w jej imieniu. Wspaniała relacja. Krzysztof, cały czas odkrywamy że twoje możliwości są bardzo duże w różnych kierunkach, czyli twoja energia po prostu robi porządek, docierając do chorego organizmu. Ja sobie dzisiaj właśnie pozwoliłem i pana, i panią dlatego, żeby dać naszym widzom, którzy nas teraz słuchają, nadzieję, że jeśli są podobne sytuacji, obym się mylił, jest szansa, tak w przypadku, jak pani Honorata powiedziała, i jak pan Edward,
który tutaj wspomniał o swojej historii, że jest szansa pomocy. Także osoby, które nas słuchają, które leżą, które być może, obym się mylił, mają podobną sytuację, jak słyszeli panią i pana rację, jest ta nadzieja, jest ta możliwość pomocy. Także nie załamujmy się, nie mówmy tego, że już koniec, czy już nie dam rady. Zwracajmy się, szukajmy pomocy, czy do mnie, czy tutaj do Jarka, który ma też swoje super umiejętności, do której się nisko kłaniam, tak? Także szukajmy tej nadziei. To nie jest koniec, walczmy o swoje zdrowie i starajmy się myśleć pozytywnie, bo myślenie pozytywnie odgrywa dużą rolę. Nasze myśli, emocje towarzyszą nam od dziecka aż do późnej starości, dlatego też starajmy się coś u siebie zmienić i niech te świadectwa, dzisiejsze te dwa, tego pana i tu panią, która siedzi obok mnie, miłą panią, tak, która poświadczyła, też znalazła czas, a znalazła czas tylko dlatego, żeby też dać nadzieję, że swoim świadectwem, że są takie możliwości, jest taka możliwość pomocy i jeśli nas wszyscy słuchają, ci, którzy mają być może inne dolegliwości niż te, które dzisiaj zostały wymienione, niech zaczną w końcu wierzyć, że to nie jest koniec, że są uzdrowiciele, którzy mają takie dary, że tak powiem, które potrafią pomóc nie tylko fizycznie, ale też i na odległość. Także tych wszystkich, którzy nas słuchają, proszę przekazać tym innym, którzy nas nie słuchają, że są tacy uzdrowiciele, którzy pomagają za darmo, którzy chcą pomóc od strony ludzkiej, jako człowiek, od serduszka, tego serduszka, jako człowiek, tak jak jesteśmy braćmi, siostrami, żebyśmy sobie pomagali, tak powinno być. I jeśli takie, ci Państwo nas słuchają, to moja serdeczna prośba, przekażmy to dalej. Przekażmy tym, którzy stracili nadzieję, tym najsłabszym, którzy szukają pomocy. Zwróciłeś uwagę, i to jest bardzo ważne, tak, że dopóki mamy wiarę, nadzieję, dopóki szybciej albo pewniej otrzymamy to, czego szukamy. Bo stan psychiczny ma wpływ na zdrowienie i na osiąganie sukcesu, tak? Czyli na znalezieniu dobrego terapeuty. Tak, to jest bardzo ważne. Chciałbym też powiedzieć, że energia ma też dużo też do powiedzenia w różnych sytuacjach, nie tylko na odległość. Ona się bardzo dobrze sprawdziła przy różnych dyscyplinach sportowych. Chcę tylko powiedzieć, że miałem tą przyjemność trenować najlepszych bokserów w Polsce, ale amatorów, tak, tego o tym nigdy nie mówiłem, 4 rundy po 2 minuty. No i właśnie takie afirmacje, właśnie kładzenie nacisk na stan psychiczny spowodowało, że ci pięściarze, którzy w życiu prywatnym, bo wiadomo, że życie prywatne ma wpływ na życie zawodowe, jak doszło do prawdziwej walki na ringu, odnosili sukcesy. Także każda pomoc jest ważna i nawet przy takich klubach różnego rodzaju, różnych dyscyplinach sportowych, tak samo ma dużo też do powiedzenia przy sprawach zdrowotnych. Szukajmy tej pomocy, nie wstydźmy się, miejmy tą odwagę zadzwonić, tylko zadzwonić, a jeśli, tak jak wspomniałem, zawsze telefon będzie zajęty, to ja mam ten zwyczaj, że odzwaniam i będzie mi serdecznie powitać wszystkich tych, którzy szukają. Jestem osobą normalną, po prostu chcę jako człowiek pomagać. Zresztą to jest moja taka wewnętrzna misja, która czuję taką potrzebę pomagania, a to, że potrafię się cieszyć kogoś szczęściem, to jest też chyba dowód tego mojej wrażliwości na cierpienia ludzkie, które teraz, zwłaszcza w XXI wieku, niby mamy nowoczesność, niby jest lepiej niż w XX wieku, a jednak ludzie cierpią i te aktualne stwierdzenia naszych starszych pokoleń, prawdziwych przyjaciół się poznaje w biedzie, jest to też w dalszym ciągu aktualne. Także korzystajmy, szukajmy tej pomocy i zapraszam do kontaktu z moją osobą, jeśli Państwo znajdziecie czas, a jeśli
nie słuchają nas te osoby, które naprawdę potrzebują, to proszę im przekazać, że jest taki uzdrowiciel Krzysztof Malingowski, jest taki Jarek, który w telewizji VTV1, który wraz z Michelem Rachelem mają też swoją misję, każdy ma swoją misję, bo dzięki właśnie tej telewizji VTV1 mamy tą możliwość też kontaktu, mamy tą możliwość posłuchania innych uzdrowicieli, które mają też szczególne dary, słuchajmy ich. Jest to szczególna telewizja, którą ja jako człowiek polecam, dlatego że tu ludzie występujący to ludzie, którzy mają otwarte umysły, otwarty umysł. To jest dzisiaj rzadko, a to, co się tutaj dowiemy w tej telewizji od różnych uzdrowicieli, to jest taka szczególna informacja, gdzie nie przeczytamy żadnych gazetach, nie znajdziemy to nigdzie, właśnie w tej telewizji, znajdziemy to, czego szukamy, a szukamy odpowiedzi na swoje dolegliwości. Także to od siebie bym polecał. W swoich programach masz takie stałe elementy, które, jak mówimy, one cieszą się dużą popularnością. Przypomnij je. Chciałbym przypomnieć Państwu mudry, inaczej jogę małych palców, które cieszą się dużym powodzeniem. Poświadczeniem moich słów mogą być liczne telefony i SMS-y, jakie dostaję od Państwa, że proszą Państwa o powtórzenie tych wszystkich wywiadów i tych, które będą jeszcze dalsze, tak, jeśli można, że będę ciągle powtarzał afirmacje, znaczy jogę małych palców, inaczej mudry, dlatego że one mają, tak jak zawsze mówię, praktyczne przyłożenie. Chciałbym Państwu przypomnieć, że to jest kciuk. To jest palec wskazujący, to jest palec środkowy, palec serdeczny, mały palec. Kciuk, palec wskazujący, palec środkowy, palec serdeczny, mały palec. O, widzę, że Jarek się przygotowuje, tak, przepraszam, tak. Mam naciśnienie, mam niedociśnienie, smutno mi, depresję mam, coś się dzieje nie tak. To do kciuka, proszę Państwa, podłączamy palec wskazujący, taka pozycja. Przypominam, że dotykamy bardzo delikatnie, tak, tak, nie na siłę, tak. Te paluszki, te trzy są wyprostowane, nie takie mocno, tylko są, one tak służą jak antenka, jakbyśmy ściągali energię z góry. Także tę pozycję, proszę Państwa, teraz proszę zastosować, tak. I polecić to oczywiście innym, podać dalej, tak. To jest szczególna pozycja, taka uniwersalna i tak jak wspomniałem ostatnio w wywiadzie, one nie są jeszcze do końca zbadane. One mają też duże też przełożenie na sprawy rakowe, które na pewno Państwa to interesują. Drugą mudrę, którą chciałbym przypomnieć, jest to nadrżenie rąk, szyi i głowy, czyli pod ten kciuk, tak, podłączamy palec wskazujący. O, taka pozycja, ten kciuk, on go przytrzymuje. Tak, żeby nam się nie wysmyknął, tak, nie na siłę, tak, że jesteśmy na luzie, cały czas na luzie, o, tak, jakbyście Państwo teraz to zastosowali, też paluszki nie są takie super sztywne, tak, tylko są na luzie, o, taka pozycja. Ona ma bardzo dużo też przełożenie praktyczne. Następną mudrę, którą chciałbym Państwa ponownie zainteresować, jest mudra ratująca życie. Czyli pierwsza część wygląda tak, jak teraz pokazywałem, nadrżenie rąk, szyi i głowy, z tą różnicą, że do kciuka podłączam palec środkowy i palec serdeczny. Taka pozycja, trochę skomplikowana jest ta pozycja, ale ona ma dużo do powiedzenia przy wszystkich bólach klatki piersiowej, przy zawałach i tak dalej. Często jest tak, że idziemy do lekarza, lekarz zapisuje nam tabletkę pod język, żebyśmy brali, no ale pamięć ludzka jest zawodna, zapominamy, zwłaszcza osoby w starszym wieku, z tą pamięcią jest różnie, do domu mamy tam 200-300 metrów, to tą pozycję, proszę Państwa, proszę ją zapamiętać i podać dalej. O tak, taka pozycja, trochę skomplikowana, ale ma duże zastosowanie i proszę zauważyć, nie tracimy pieniędzy i nie tracimy też czasu. Następną pozycję, którą chciałbym jeszcze tutaj pokazać, to jest mudra przeciwbólowa, czyli
boli mnie ząb, oj, boli mnie żołądek, boli mnie też i serce, czyli do kciuka podłączamy palec środkowy i palec serdeczny, taka pozycja. No i ta pozycja ma też przełożenie na papierosy, to znaczy jeśli ktoś ma taką ciągnotę do palenia i czuje taki głód nikotynowy, to ta pozycja powinna dopomóc mu złagodzenie tego głodu nikotynowego i powinna pomóc. To jest bardzo też uniwersalna pozycja przeciwbólowa. Także prosiłbym Państwa o stosowanie. Robimy to około 45 minut z pewnymi przerwami, tak, żeby te palce nam trochę nie zeszczywniały, tak. Jeśli jesteśmy gdzieś tam w pracy, żeby nie wywoływać sensacji, trzymamy je na kolanach. A w domu, wiadomo, luz jest, są nasi domownicy, nasi najbliżsi, kochani, to możemy śmiało im też to pokazać. Także te wszystkie pozycje, które tutaj pokazuję, warto je stosować i bardzo bym wszystkim polecał i cieszę się, że jest takie zainteresowanie tymi pozycjami, że w dalszym ciągu Państwo prosicie, żebym ich pokazywał i przypominał, bo jedni słuchali ten wywiad, drugi słuchali tamten wywiad, a już jest następne wydanie, następny wywiad, gdzie przypominam to, co było w poprzednich wywiadach, bo on jest aktualny i ma dużo do powiedzenia przy tych stanach, które nas ciągle dotykają, a więc ból, cierpienie, one są też mają duże przełożenie na sprawy psychiczne, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Te mudry, które tutaj pokazują, chciałem tylko powiedzieć, że liczą się około 3000 lat. To nie ja wynalazłem, tylko wynaleźli Hindusi. Tak, taka jest prawda. I cieszę się, że Państwo je stosujecie. Myślę, że Twoje programy nie powinny się obejść bez przekazu, tak? Tej energii, tak. Tak, tradycyjnie, jeśli Państwo pozwolą, sobie przekażę przekaz energetyczny do Państwa. Teraz wszystkich Państwa poproszę o skupienie, czyli zwrócenie na mnie uwagi i poproszę wszystkich Państwa, żeby na mnie patrzyli przez minutę chociaż. Dziękuję serdecznie. I pozdrawiam, pozwolę sobie też podać numer telefonu 530 176 258. Powtarzam, 530 176 258 od poniedziałku do piątku. I dziękuję serdecznie. I mam jeszcze tradycyjny taki apel, pamiętajmy o najsłabszych, którzy potrzebują pomocy. Krzysztof, dziękuję za ten program, za tą rozmowę, bo ciągle dowiadujemy się nowych możliwości, tej energii, Twoich zdolności, to komu pomogłeś i do następnego spotkania. Dziękuję Państwu, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.